Siemacie, z tej strony Jacek, doskonale wiecie kim jestem i gdzie się znajdujecie. A dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o roku 2007. Nie, 2007, tylko 2007, to dosyć ważne. I kiedyś wrzuciłem na Instagram zdjęcie, dokładnie zapowiadając ten odcinek. No właśnie. Się nam trochę przedłużyło. Jest 27 grudnia, za oknem pada deszcz. A ja spróbuję to nagrać jeszcze przed końcem tego roku i to wyemitować. Słuchajcie, sytuacja jest następująca. Dlaczego w ogóle rozpoczynam ten cykl? To będzie osobny cykl, to nie będzie w ramach Rap Gadaniny. Ta seria będzie nazywała się Rok. Tutaj wpiszcie sobie datę w polskim rapie. Zaczynamy od roku 2007, dlatego że teraz mija 10 lat od tamtego roku. Jakaś taka okrągła rocznica. To był w sumie bardzo istotny rok dla polskiego rapu. Tak sobie zdałem sprawę, przygotowując się do tego odcinka. A nie było to łatwe, ale o tym za chwilę. Przełomowy. I dlaczego? Opowiem wam w tym odcinku. Będę trochę opowiadał, trochę będę czytał. Będę też odsyłał do źródeł, ponieważ no wiadomo, że mogę tylko zacytować pewne rzeczy. Nie mogę ich czytać tutaj w całości, bo to byłoby po prostu nudne. W opisie tego odcinka będziecie mieli przede wszystkim spis albumów, epek, mixtape'ów, legalnych i nielegalnych produkcji, które wyszły 10 lat temu, dekadę temu, które warto by sprawdzić chociażby pobieżnie. Niektóre przeszły już do klasyki. Wiele tych projektów, nic z nich nie wyszło. Akurat takich nie będę tutaj wklejał. Czym posługiwałem się, robiąc ten odcinek? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o płyty i albumy Rap Genius, jeżeli chodzi o jakąkolwiek merytorykę i wspomnienia jakichś osób, które wtedy w tej kulturze już były, uczestniczyły, chodzi mi o dziennikarzy, aktywistów rapowych, to powiem wam szczerze, że gdyby nie antologia polskiego rapu oraz cykl, który wychodził na stronie T-Mobile Music, która została usunięta i to było troszeczkę wyzwanie znaleźć działające kopie tej strony, tak naprawdę nie miałbym się na czym oprzeć. Jeżeli chodzi o jakąkolwiek bibliografię rapową w Polsce, z tym jest bardzo kiepsko, jak na kraj, w którym kultura hip-hop kula się już od ponad 20 lat, a niektórzy doszykują się jakichś jej tam prapoczątków na przełomie lat 80. i 90. No jest z tym naprawdę kiepsko, albo ja jestem taki chujowy w szukaniu tych źródeł, sam nie wiem. Aczkolwiek, no dzięki Bogu ta antologia wyszła. Praktycznie opieram się cały czas na tekstach Flinta, CNE, Dominiki Węcławek w jednym wywiadzie z Joanną Tyszkiewicz. Także gdyby nie te pozycje, to naprawdę byłoby krucho, bo co ja właśnie robiłem w roku 2007? Możecie się też zastanawiać. Miałem wtedy 18 lat. Przez cały rok 2007, no to na początku byłem pod koniec drugiej klasy liceum, a potem rozpocząłem trzecią klasę liceum, przygotowałem się do matury. Nie wiem, czy ja próbowałem wtedy robić prawo jazdy, nie pamiętam, czy je próbowałem robić, czy też nie. I tak dalej, więc byłem zwyczajnym zjadaczem polskiego rapu, byłem w tak zwanej Litzbazie. Miałem początek swojej kolekcji płyt, gdzieś tak w roku 2005-2006 zacząłem kupować legalne CD-ki i kilka albumów, które wtedy kupiłem 10 lat temu, leżą do dziś na mojej półce. Między innymi są to Gramatik Podróże, Eldo27, Wyrok Trójka, album Killaz Group, mixtape Gurala i Mateo Manewry, czy też Wypijmy za Blendy Dwójka Tedego DJ Amaku i jeszcze kilka innych krążków tam by się znalazło, chyba PZ Muzyka Rozrywkowa, TPWC pierwsze. Widzicie, z tych albumów troszeczkę wyszło, wyszło ich dużo więcej, ale no mówię, spis albumów, które warto by sprawdzić macie w opisie. Sam się zastanawiam, gdzie go wrzucę, może jakiś post na Facebooku zrobię. Plus te wszystkie materiały, z których korzystam, także są w opisie, ale przejdźmy do meritum. Dlaczego rok 2007 jest w ogóle według mnie ważnym rokiem? Nie wiem, ile macie lat oglądając mój program w tym momencie. Może wtedy mieliście 10 lat, może mieliście ich 7, może mieliście 20, a może mieliście już 30 lat, a może mniej, albo tak jak ja 18. I nie wiem, czy pamiętacie, ale bańka hip-hopowa pompowana od końca lat 90. rosła, aż od roku 2003 zaczęły dziać się pewne bardzo niepokojące zjawiska w polskim rapie. Pojawiło się tak zwane hip-hopolo. Niektórzy twierdzą, że czegoś takiego nie było, niektórzy sobie tej nazwy nie życzą używać, a ja uważam, że ciężko inaczej w jednym słowie zawrzeć jest to zjawisko. Przez wszystkich tak naprawdę, jak czytam te teksty, na których się opieram, łączone jest to nierozerwalnie z wytwórnią UMC, tutaj z wielkopolską wytwórnią, która teraz nazywa się My Music, i wtedy wypuszczała takich raperów jak Mezo, Liber, Doniu. To nie jest tak, że oni zaczynając po prostu byli z definicji złymi raperami, od razu robili ten kaszaniasty rap najgorszej
możliwej jakości, bardzo romansujący z tym najgorszym wydaniem popu, z krzywymi piosenkami o miłości, ona zostawiła mnie, Boże, pozabije się, no ale doszło do tego. Powerplayowe hity, jak rapował Peja, stacji radiowych i wytwórni UMC zabiły tą muzykę. Bańka pękła. W roku 2005 naprawdę to był mocny spadek wszystkiego. I tutaj może parę tekstów źródłowych. Pozwolicie, że trochę wam teraz poczytam fragmenty wybrane może. Zacytuję raczej. W ramach antologii polskiego rapu CNE napisał taki tekst, który nazywa się Rzut okiem wstecz. I to jest przekrój wszystkich lat polskiego rapu, jakoś tak skondensowany w takie kawałki, i lata 2005-2009 nazywa Stadium Ochłodzenia. Nie, zaraz zobaczycie, dlaczego to właściwie było Stadium Ochłodzenia. Już wspomniałem o tym, że bańka rapowa pękła, ale na to się składało kilka jeszcze innych rzeczy. Przede wszystkim wymienia to, że tradycyjna telewizja oraz prasa odchodziła do lamusa i rosło znaczenie internetu. Wtedy dobrze prosperowały portale takie jak hiphop.pl, takie jak Poznański Rap już wtedy istniejący, w którym mam okazję teraz ponownie się pojawiać. Pojawiały się kanały na YouTubie, to bardzo istotna rzecz. Wczoraj, robiąc research, sprawdziłem kilka kanałów i między innymi najstarsze w polskim rapie startowały w roku 2006, w 2007 dochodziły kolejne, a od roku 2008 to już mamy totalny boom na kanały YouTube'owe poszczególnych raperów, wytwórni i tak dalej, to bardzo ważne. Dobrze prosperował MySpace, ale niestety prasa rapowa odchodziła też do lamusa. Klan i Ślisk zwinęły się z tego padołu, bodajże dłużej podziałał magazyn hiphop.pl, ale nie dużo dłużej, bo w roku 2008 bądź 9 także zawinął się z pokładu wydawanych pism, także zostało ich równe zero. Tutaj CNF wspomina, że kiedy w roku 2006 przenieśli się z Wujkiem Samozło do MTV i ruszyli z programem Rappa Kamera, nie było już takiego zainteresowania wśród widzów. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w roku 2004 i 2005 mogliśmy oglądać na przykład na Vivie program Bezele, który naprawdę, ja to oglądałem, tak jak dzieciaki czekały na Dragon Ball, to ja czekałem na program Bezele. To był bodajże piątek, godzina 16 lub 17. CNN wspomina też o tym, że festiwale rapowe zniknęły z kalendarza. Tego ja bardzo nie pamiętam, bo jakby ja te festiwale nie wybierałem się. Raz byłem na Battle of the Year w Koninie, to był bodajże 2004 czy 2005 rok, chyba czwarty. No, wieki temu to było w każdym razie. Było organizowane hip-hop Opole w Telewizji Polskiej, także zniknęło. No i także nie wspominajmy, że w roku 2007 Polacy odkrywają Facebooka. Ja ostatnio miałem taką rocznicę facebookową, że w grudniu 2007 założyłem swoje konto na Facebooku, więc raperzy także to odkrywają. Na początku są to profile prywatne, ale potem zaczynają działać fanpage'e. Okej, to była ocena od CNE. To przewartościowanie się, przepoczwarzenie może się tej branży. Wszystko jakby zeszło do podziemia, to bardzo dziwne. Chłopaki wystartowali z podziemia, zdobyli jakąś popularność i wszystko do podziemia wróciło, tak? Zaczęli otwierać swoje strony internetowe, swoje kanały społecznościowe, bo takim pra-Facebookiem był kiedyś MySpace. Każdy raper, każdy zespół miał swój profil na MySpace'ie, tak? Można było sprawdzać promiksy albumów, trasy koncertowe danego rapera, można było sprawdzać poszczególne numery, a niekiedy całe płyty na MySpace'ie, nawiązać kontakt z raperem, napisać do niego, tam były galerie zdjęć. No, to się mocno różniło od tego, co mamy w tej chwili na Facebooku, ale działało, tak? No i MySpace został zarżnięty przez troszeczkę przez Facebooka i troszeczkę przez złe zarządzanie ówczesnych właścicieli, ale to też zupełnie inna historia. Słuchajcie, przejdźmy może teraz do wywiadu z Joanną Tyszkiewicz. Jak ona to pamięta, ponieważ no mega długo działa już w tej branży rapowej i może ona też wam troszeczkę rozjaśni, co właściwie działo się pod koniec pierwszej połowy lat 2000. Dominika Węcławek, przeprowadzająca ten wywiad, pyta Aśkę Tyszkiewicz, który moment był jej zdaniem przełomowy dla rodzimej sceny. Kiedy poczuła, że nastąpił skok jakościowy produkcji we flow czy w stylu. Odpowiada, że nie wie, czy był jakiś taki moment, ale wie, kiedy przyszedł moment oczyszczający, tak zwany kryzys hip-hopu. Miał on miejsce w okolicach roku 2004-2005 i według niej była to rzecz potrzebna. Jeżeli chodzi o taki moment oczyszczenia, moim zdaniem jest on potrzebny teraz, ale do tego przejdziemy może za chwilę. A kontynuujmy ten fragment wywiadu. Piosenki z wydawnictwa UMC zalały stacje radiowe i tandeta sprawiła, że inni artyści skupili się bardziej na muzyce, na poszukiwaniu czegoś ważniejszego, przestaną grać byle co. Wyniknął boom koncertowy, ludzie chcieli kupować bilety i słuchać swoich ulubionych raperów także na żywo.
Wszystko inne to jednak kwestia lat ewolucji, to długotrwały proces, który sprawił, że dziś hip-hop jest już częścią popkultury. No, to taki krótki fragment wywiadu, skąd mógł wyniknąć ten boom koncertowy. Koncerty oczywiście raperzy zagrali wcześniej, to nie jest tak, że oni nic nie robili, ale być może to, że rap zniknął z Vivy i MTV, przynajmniej w stopniu znacznym, mógł spowodować to, że ludzie pragnęli w końcu zobaczyć tych raperów na żywo. A także internet, czyli na YouTubku pojawiają się fragmenty koncertów, tam także się pojawiają w teledyski, można o tych koncertach porozmawiać, różnorakie fora, m.in. forum hiphop.pl, tam dosyć prężnie działało, więc ludzie już mieli dość tego oglądania w telewizji i internecie, chcieli zobaczyć to na żywo, co było spoko. Aśka Tyszkiewicz w wywiadzie wspominała o tym hiphopowym oczyszczeniu, które jej zdaniem było potrzebne. I fakt jest to, jeżeli zobaczycie sobie na listę albumów z roku 2007, które wychodziły, to zobaczcie sobie, ile od tych artystów pozostało do dzisiaj. Jasne, może to akurat było niesprawiedliwe wobec niektórych, że oni wydali swój pierwszy debiutancki album i nagle okazuje się, że hip-hop znika z telewizji, padają magazyny, oni chcą się wybić, a nie mają tak naprawdę gdzie, no, ale mieli zawsze internet. No, ktoś kiedyś zarapował, że mocniejsi zostaną, ci słabsi odpadną, no, life is a jungle i tak po prostu jest. Najmocniejsze jednostki, które po prostu opierały swoją popularność na muzyce, a nie na jakimś tam pajacowaniu czy singlach radiowych, oczywiście przetrwały. No, takie osoby jak Eldo, Tede, Ostry, Peja i mógłbym dalej wymieniać, nie zniknęły z tej sceny i trwają na niej do dziś, wydają swoje kolejne płyty, kolejne albumy i mają się, że tak powiem, dobrze. Rok 2007, mówiłem wam, że mam płyty z tamtego okresu na półkach i niektóre zamówiłem gdzie? W preorderze. Tak, tak, moi drodzy, to właśnie wtedy pojawiły się pierwsze oficyny wydawnicze, jak już wam kiedyś tłumaczyłem w innym odcinku tego programu, może gdzieś tu się w którymś narzędziku pojawi taka ikonka i sobie klikniecie. Nie wytwórnie oficyny, aczkolwiek Asphalt Records wtedy już działał dosyć prężnie, mimo że był dystrybuowany przez inne tam firmy, ale można go spokojnie wtedy nazwać wytwórnią. I pojawiły się te magiczne preordery, czyli zamówienia w przedsprzedaży. Wytwórnie i oficyny wydawnicze zaczynają wiązać z sobą słuchacza, tak? Zaczynają z nim nawiązywać ten kontakt. Kanały na YouTubie, MySpace, powoli Facebook. Czy wtedy już istniała Nasza Klasa? Nie wiem, prawdopodobnie istniała, ale był taki magiczny okres, że niektórzy raperzy mieli swoje konta na fotce.pl i na Naszej Klasie, nie wiem czy pamiętacie. I wszystko schodzi bardziej do tego undergroundu, znika z tych mainstreamowych mediów, ale tak naprawdę kiedyś z raperzy z nim... Ale tak naprawdę kiedyś z nimi raperzy dobrze żyli, ale stały im się zupełnie niepotrzebne i tu wywiązuje się cały duży tak naprawdę biznes omijający te mainstreamowe media i to już jest tego jego zalążek. Słuchajcie, oprócz oczywiście wydawania tych mainstreamowych raperów, w roku 2007 też mamy tak naprawdę początki bądź prapoczątki sukcesów niektórych raperów, którzy dzisiaj zapełniają sale, salki, hale koncertowe, a nawet całe festiwale, nie wiem czy pamiętacie, ale przypomnę wam, tutaj mam taką listę albumów, które wtedy mogły coś zwiastować, niektórym mogły nic nie zwiastować, ale z perspektywy czasu to były początki tych osób, które dzisiaj sprzedają złote i platynowe płyty. Także uwaga, skupcie się mocno, ja to nazwałem echa przeszłości we współczesności. Więc mamy tak, może album Palucha, Biuro Ochrony Rapu, album dzisiaj klasyczny, Paluch, złoto-platynowy raper, który dzisiaj jest w ścisłej czołówce sprzedażowej, koncertowej, a także popularności. Dwa Sławy, wydający swój krążek dla Sławy. Słuchajcie, kto by pomyślał, że Sławki będą tyle lat czekały na przebicie się, ale jak widać opłacało się i warto było poczekać. VNM, Na Szlaku Poczek, no ten album każdy fan VNM-a zna. I dzisiaj VNM nadal na scenie jest. Zeus, Remix Tape Volume 1. Zeus, który następnie wygrał konkurs właśnie portalu hiphop.pl i Radia Woodu, wydał swój album w Embryo kilka lat później. No i zdobył sporą popularność. Słuchajcie, Adel i DJ Pete, Eintopf Mixtape, czyli pierwsza rzecz wydana w Wielkim Yo spod szyldu Smagelas czy tam Abla. Do dzisiaj Abel zdolnym raperem jest i nadal swoje produkcje wydaje w Wielkim Yo. Dwie rzeczy od Miłosza, jego pierwszy legal w Maxflow o nazwie Projekcje, potem już kolejne albumy wydawane jako Fandango Records i duża popularność. Miłosz tak naprawdę w tej chwili chyba zboczył z tej ścieżki rapowej, robi rzeczy z gatunku muzyki tak naprawdę różnej, nie wiem jak to nazwiecie, ale no tak jakoś to wyszło. Także w tym samym roku wydał małe LP jako podziemny projekt. Projekt Kokę, weź nas podrób, no kto nie zna Kękę? Też ścisła czołówka, jeżeli chodzi o nie wiem, koncerty, sprzedaż i popularność w Polsce. Kto wtedy mógł słyszeć o Kękę? No chyba tylko lokalni radomiacy, albo jakoś grubo digujący w podziemiu ludzie. Słuchajcie, od Białasa dwie rzeczy wtedy wyszły. Białas, który dzisiaj
jego krążek Polon czy Hate Me For zna każdy, tak samo jak Nową Normalność, i czekają już ludzie na kolejny album Bounce, jak zdradzili panowie Lanek i Białas tytuł. Wtedy ukazał się Hate Me Mixtape Volume 2 oraz wspólna epka Białasa i MMX Miej Wiarę. Kolejna rzecz to Buka z Tyli Milion. Niektórym się ten raper podoba, niektórym nie, ale nie można zaprzeczyć, że nadal te krążki wydaje. Na legalnym rynku jest i kręci nimi całkiem spore liczby. Warszawski Deszcz, Reminiscencje. To ciekawa historia. Panowie, że tak powiem, zdzwonili się w pewną sylwestrową noc i wydali totalnie przez internet krążek Reminiscencje, czyli coś, co powstało między pierwszym a trzecim tak naprawdę krążkiem Warszawskiego Deszczu, z czego ten pierwszy i trzeci jest legalny, a ten drugi wyszedł właśnie jako ta internetowa produkcja do ściągnięcia sobie ze strony Wielkiego Yo. A z perspektywy czasu patrzeć, no w tej chwili o kolejnym albumie Warszawskiego Deszczu możemy raczej zapomnieć. Numer raz na własne życzenie wypisał się z wytwórni Wielkiego Yo po tej całej akcji z wywiadem z Tunizjano. A może nie, a może to nie ma żadnego związku, może po prostu nie czuł się jakby już w tej ekipie jakąś wspólną ich częścią, ciężko powiedzieć. No takie te echa przeszłości właśnie tutaj mamy. Następnie mamy ostatni album Grammatik, Podróże, który nabyłem i zespół się rozwiązał. Aczkolwiek w tym roku była trasa, 20 lat mikrofony w rękach, rocznicowe wspólne koncerty Eldo i Jotuze na scenie można było zobaczyć, także taka rzecz. Ortega Cartel wydała produkcję Nic się nie dzieje. A już kilka lat później ich kolejny krążek przyszedł do legendy polskiego rapu i każdy taki jakiś fan rapu raczej go zna. I ostatnia rzecz, którą sobie zostawiłem na sam koniec, to Vena Wyższe Dobro, czyli jego pierwszy solowy krążek wydany w roku 2007 pod pseudonimem Vena, który w podziemiu rozszedł się dużym echem. Jest to album już klasyczny tak naprawdę. Potem wyszedł w reedycji. Jeżeli ktoś go nie zna, to powinien na pewno poznać. Dlaczego o tym mówię? Jest 10 lat później, wydał album Niepamięć i wiązał się on z dosyć dla niektórych kontrowersyjną promocją. Tam kasowanie social mediów i tak dalej, i tak dalej. O tym jeszcze z Veną pogadam, jeżeli uda mi się go złapać w styczniu, ale widzicie, że już wtedy te albumy zwiastowały naprawdę duże kariery niektórych osób na polskiej scenie rapowej. Znalazłem fragment listy 120 najważniejszych albumów na 20-lecie polskiego rapu i mam tutaj opis albumu Veny, właśnie Wyższe Dobro z roku 2007 przez Flinta, i zacytuję wam fragment, ponieważ tyczy się to zarówno tego albumu, jak i tego, co działo się właśnie na scenie tuż przed rokiem 2007, i to też jest kolejny taki fragment mówiący o tym, że no dobrze wtedy nie było. Najpierw na scenie zrobiło się tłoczno i słodko, potem zaczynało być pustawo oraz smutno i zdegustowany człowiek patrzył na tych nazywających się raperami z wrażeniem, że byliby gotowi z sobą się przespać, żeby pogonić trochę więcej płyt. Na to wszystko przed Vena i nie bojąc się ani trochę pozy na ostatniego prawdziwego rzucił: kiedy rap się kończy, ja się dopiero zaczynam. Także charyzmy Venie odmówić nie można i sami widzicie, że to echo tamtych lat cały czas gdzieś tutaj w tych tekstach się pojawia, że rok 2007 to był ten rok przełomu. Słuchajcie, dobrze, jeżeli chodzi o ten rok 2007, dlaczego on ważny dla polskiego rapu był, to chyba wszystko. Mam nadzieję, że dałem to w miarę jasny przekaz. Przekaz w chuj. Najważniejszy jest przekaz. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, co ja chciałem powiedzieć. Sprawdźcie, czy właściwie macie zasubskrybowany mój kanał, albo kliknięty ten dzwonek, bo YouTube robi tutaj różne takie wałki, nie daje wam informacji o moich nowych materiałach, a będzie ich, jak sami wiecie, więcej i częściej. Nagrywam cały czas. Co jeszcze chciałem powiedzieć w kwestii tego roku 2007? Tak jeszcze słowem końca. W tamtym momencie rozpoczęła się hossa na polski rap. Gdybyśmy mieli tu jakiś wykres, którego nie chce mi się robić, ale wyobraźcie go sobie, takie słupkowy. Jakie, powiedzmy, liczby kręcił polski rap, może jakie pieniądze on generował. Mamy tendencję wzrostową cały czas. 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. To cały czas rośnie. To już jest konkretny biznes. Pytanie moje jest takie, kiedy pęknie druga bańka rapowa? To, co wydarzyło się w tym roku 2017, o czym powiem w osobnym podsumowaniu, one zaczną się pojawiać od 1 stycznia, od pierwszego tygodnia stycznia raczej, roku 2018 u mnie na kanale. To już jest naprawdę gruba przesada. Gdybym zarapował 4 krzywe wersy i wysłał demówki do niektórych wytwórni, dostałbym odpowiedź zwrotną: to kiedy płyta? Jest naprawdę za dużo, naprawdę za dużo raperów i za dużo płyt na tym rynku. I moje pytanie stawiane na koniec tego materiału to: kiedy druga bańka rapowa pęknie? Czekam z utęsknieniem. Druga noc oczyszczenia
jeżeli tak to nazwiemy, moment oczyszczenia dla polskiego rapu jest niezbędny, ale o tym kiedy indziej. Czy będą kolejne lata rozkminione w tych materiałach, bo pewnie też nam to chodzi po głowie, zarówno te wcześniejsze 2006, 5, 4, 3, 2, 1 i tak dalej, oraz te późniejsze 2008, 9, 10, które już na pewno lepiej pamiętam i to nie tylko z punktu widzenia słuchacza, ale też człowieka, który zaczął może jakkolwiek rozkminiać tą branżę, tak będą. Kiedy? Nie wiem. Wkrótce. No, za moment mamy rok 2018, więc piękna, okrągła 10. rocznica roku 2008. Co się wtedy działo, co wychodziło, co było fajne, co było niefajne, powiem Wam wkrótce. Dzięki za oglądanie tego materiału. Subskrybujcie kanały, wpadajcie na live'y od niedzieli do czwartku o godzinie 20. Widzimy się jeszcze w roku 2017, o ile nagram drugi materiał i nie zamulę przy tym tak zwanej dupy. No, na razie.